Przed nami drugi akt rywalizacji pomiędzy mistrzem Polski a mistrzem Islandii. W lepszej sytuacji przed rewanżem jest Wikingur Reykjavik, który w ubiegły czwartek niespodziewanie pokonał u siebie Lechitów 1-0. We speak about it. Przeanalizowaliśmy to spotkanie. Wiemy, dlaczego zakończyło się ono takim, a nie innym wynikiem. I teraz musimy się poprawić. Wierzę w to, że przejdziemy do kolejnej rundy, bo zwyczajnie jesteśmy bardziej jakościową drużyną. Trzeba to jednak udowodnić na boisku. To, że tam padł taki wynik, to jest kwestia problemów, jakie Lech ma sam ze sobą, a nie tego, że trafił na rywala, który go zaskoczył jakością. Do problemów Lecha zaliczają się kłopoty zdrowotne środkowych obrońców. Z różnymi urazami zmagali się Bartosz Salamon, Lubomir Szatka, Antonio Milić i Filip Dagestol. Dwaj ostatni są już w pełnym treningu z drużyną, a ich występ w czwartkowym meczu nie jest zagrożony. Dagestol, powiedzmy, długo nie pauzował, ale Milić dłużej, więc to nie jest tak, że on wejdzie i czardziejska różdżka i mamy super obrońców środkowego, tak jak to miało miejsce wiosną. Na pewno to wymaga trochę czasu. A ten ucieka nieubłaganie. Chcąc odzyskać zaufanie kibiców, Lechici muszą jak najszybciej wrócić do dobrej dyspozycji. Poznańska Lokomotywa wygrała bowiem tylko 2 z 9 dotychczasowych meczów. Złożyło się na to wiele rzeczy. Gdybyśmy znali odpowiedzi na wszystkie pytania, to wyniki byłyby inne. Fani chcą oglądać zwycięski zespół, grający dobry futbol. A jak myślicie, czego chce drużyna, czego ja chcę? Dokładnie tego samego. Piłkarze Lecha będą musieli odpowiednio nastawić celowniki, ale istotna będzie też sama faza kreacji. Na konferencji prasowej trener został zapytany o możliwość jednoczesnej gry dwóch ofensywnie usposobionych Portugalczyków, Afonso Souzy i João Amarala. Zbyt duża liczba kreatywnych graczy, takich jak Sousa i Amaral, zmusiłaby nas do zmiany stylu gry, a w konsekwencji mogłaby prowadzić do problemów w obronie. Nie możemy sobie pozwolić na stratę bramek w tak ważnym meczu, więc wykluczam ich jednoczesny występ. Spotkanie z Wikingurem rozpocznie się o 20:30 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Zwycięzca dwumeczu awansuje do ostatniej fazy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.